here we go. Witam wszystkich zgromadzonych, jury, oponentów i jakże licznie zgromadzoną publiczność. Tym razem ja i moja drużyna będziemy bronić założenia, iż elita kulturalna nie wymiera. Elita kulturalna to według mnie szerokie pojęcie. Jak określił to Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, łączy w sobie trzy elementy: intelektualny, artystyczny i polityczny. Elita. Kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity bardzo często mają zasadniczy wpływ na wiedzę, na kształtowanie postaw i idei w społeczeństwie. Od elity przejdę zatem do kultury elitarnej. Kultura elitarna, najważniejsza część kultury symbolicznej danego społeczeństwa, korzysta z zasobów kultury narodowej i stanowi podstawę przekazu tradycji oraz dorobku społeczeństwa. Przekazują je szkoły, teatry, sale koncertowe, biblioteki, powszechny dostęp do informacji. Utożsamiana jest ze sztuką będącą wytworem artysty. Spotkałam się ze stwierdzeniem, iż następuje wyparcie sztuki z teatru przez kulturę w sieci. Powiem tak, ten, kto to stwierdził, nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. W ogóle nie orientuje się w temacie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnia w ramach dorocznych nagród szczególnie interesujące inicjatywy kulturalne w dziedzinie kultura w sieci. Kultura ta staje się coraz mocniej widoczna. Powstają kolejne muzea, kolejne biblioteki i archiwa cyfrowe. A bardzo dobrym przykładem do tego jest Metropolitan Museum w Nowym Jorku, gdzie zbiory już dostępne są w internecie i każdy ma do nich dostęp. Elita kulturalna utożsamia się ze sztuką będącą wytworem artysty. Wydawałoby się, że każdy amator o odpowiedniej dozie talentu lub praktyki może stać się specjalistą, a ukończone uczelnie już od dawna nie są głównym wyznacznikiem możliwości. Z przewidywań poprzedniego wieku, tych najbardziej krwawych dla kultury, na szczęście nic się nie zmieniło, gdyż kino nie zabiło teatru, telewizja kina, a internet książek. Społeczeństwo dąży do tego, aby rozwijać kulturę. W kinach są ekranizowane filmy o tematyce wojennej, na przykład 1920 Bitwa Warszawska, Kamienie na Szaniec, czy też Miasto 44, które nie tylko przypominają o tym, jak było kiedyś w historii, one poszerzają zakres wiedzy młodzieży, jeszcze bardziej związując ją choćby nawet z patriotyzmem. Drodzy oponenci, czy według was rozwijanie i pielęgnowanie kultury, a także wstąpienie w świat kultury młodych artystów prowadzi do wymierania elity kulturalnej? Rzeczywiście nowi artyści, młodzi wstępują do grona artystów, którzy pokazują się przed nami, chcą pokazać nam swój talent. Ale aktualnie tworzona sztuka w XXI wieku, ostatnie lata, niestety nie wykazuje takiego poziomu, jaki był prezentowany kiedyś. Kiedyś to właśnie sztuka przekazywała wartości moralne. Teraz jest ona na przykład muzyka rozrywkowa, czy też filmy komercyjne. Są uznawane za wielkie dzieła, ale czy są to dzieła kultury wysokiej, niszowej, czy nastawione jedynie na sprzedaż? Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. Chciałbym się zapytać, czy uważają państwo, że filmy niszowe, takie jak na przykład Ida, które było oczywiście ekranizowane u nas w Ostrowcu, byłyby oglądane, gdyby nie fakt, że są właśnie wyjścia szkolne. Czy gdyby nie to, czy ktoś w Ostrowcu oglądałby takie filmy? Wszyscy wybierają się niestety na sztukę komercyjną. Taką jak w tej chwili na przykład listy do M. No dobra, są wyjścia do kina, owszem. Ale jednak ci ludzie się na to piszą. Oni jednak idą do tego kina i ze szkoły wychodzi kilka roczników, kilka klas, którzy idą do kina, a jednak idą. Nie muszą,
ale idą, mimo wszystko. Wydają na to również swoje pieniądze i myślę, że nie rzucaliby tego w błoto, tak? To, że oni to obejrzą, zostanie im to w pamięci, to jest ich wspomnienie, nikt im tego nie odbierze.